Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie multipaka z FIFA 365 2025 i tutaj tego Fatpaka. Zobaczymy, w którym produkcie wpadną lepsze karty, czy będą to luźne saszetki tutaj z multipaka, czy może Fatpaku. Najpierw sobie może otworzymy Fatpaka od razu. A teraz multipaka. Sprawdzimy przy okazji, jakie są karty limitowane. Pojedynek też sobie tutaj rozegramy. Sam jestem ciekaw, kto wpadnie na limitce. I mamy Tchouaméniego z Realu oraz Taremi Inter. Czyli mamy pojedynek Inter kontra Real Madryt. No i luźne saszytki. Odklejamy. I zaczynamy. Najpierw może saszetka tutaj z multipaka. Fans favorite Boniface z Bayer Leverkusen. Następnie Fluo Federico Chiesa Juventus. I Real Camavinga. Mamy pierwszy punkcik. Następnie z Barcelony Christensen. Robert Lewandowski Barcelona i Lanzini River Plate. Tutaj może weźmiemy kilka kart. John Stones na fioletowej karcie, czyli FIFA Club World Cup. Manchester City. Tutaj mamy Golden Legacy z 2024. I jeszcze jedna karta fioletowa. Mohamed El Shenawy. I popatrzcie, pada Golden Baller. Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen. Czyli mamy na razie tutaj zdecydowanie lepsze karty po tej stronie. Ale zaczęliśmy ze specjalnymi. No i jest legenda David Beckham Real. Czyli trzeba zapamiętać, że ta karta była tutaj z Fatpaka. Ok, lecimy dalej. Wracamy na stronę multipaka. I jest kapitan Kim z Ulsan. Następnie też fioletowa karta. Mamy Edersona z Manchesteru City. Magician Kevin De Bruyne, Manchester City. River Plate, Pires, Milan, Benacer i Grealish z Manchesteru City. Znowu weźmiemy sobie kilka tutaj kart. Magician Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen. Magician Kai Havertz, Arsenal. Titan De Ligt z Bayernu. I Liverpool Rising Star Ben Doak. Fans favorite Varga z Ferencvaroszu. I też jest legenda Gianluigi Buffon z Juventusu, czyli z takich lepszych kart mamy tutaj legendę. Phil Foden Manchester City, PSV Eindhoven Babadi, Erling Haaland Manchester City i Fernandes River Plate. Co mamy dalej? Bazoweczka Sang Uma z Ulsan, logo River Plate. Następnie fans favorite Saliba z Arsenalu, fans favorite Kim Ulsan i fans favorite Jamal z Barcelony. Z Milanu fans favorite Pulisic. Następnie Fluo Bakayoko z PSV Eindhoven. Titan Ederson Manchester City i bazówki Kosunu Leverkusen, Inter Benjamin Pavard, pierwszy punkcik i Ulsan Hwang. I kolejne karty z Fatpaka, kapitan Interu Lautaro Martinez. Drugi punkt remis, ale od razu jest kolejna karta dla Interu. Bastoni i prowadzenie. 3-2 dla Interu. Następnie Jota Liverpool i z Benfiki dwóch zawodników. Tenkstedt i Trubin. Ostatnia saszetka z multipaka.
Kapitan Virgil van Dijk, Liverpool. El 10, Angel Correa, Atletico. Golden Legacy z 2024 też. I bazówki. Romdane z Ferencvarosu, Gnabry, Bayern i Saibari, PSV Eindhoven. I ostatnie tutaj też bazóweczki z Fedpeka. Riquelme, Atletico, Arsenal, Ben White, Liverpool, Joe Gomez, Juventus, Diallo, Bayern, Goretzka, Simon, River Plate. No i ostatnia karta to Real, Nico Paz, czyli ostatecznie jest remis 3-3. Jeżeli popatrzymy na karty, które wpadły, no to zdecydowanie wygrywa tutaj Fedpek, w którym mieliśmy też Golden Ballera. Z tych rzadszych to po legendzie, po obu stronach. Także no, zdecydowanie Fedpek, ale to tak akurat przypadkowo, bo mogło być odwrotnie. Tutaj nie musiało być Golden Ballera, a w multipaku mógł być, więc to nie jest gdzieś tam pewne, że za każdym razem Fedpek jest lepszy. Także to tyle, moi kochani, na odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!